Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Zelek, jestem artystką rzeźbiarką. Skończyłam Akademię Sztuk Pięknych imienia Jana Matejki w Krakowie na Wydziale właśnie rzeźby. Dzisiaj będę dla Państwa prowadzić warsztaty artystyczne, na które bardzo serdecznie zapraszam. Dzisiaj będziemy wykonywać takie różne stwory morskie. Mamy tutaj właśnie takiego rekina. Będziemy go wykonywać z rolek po papierze. Proszę, Aniu, to będzie rolka dla Ciebie. I zabieramy się do pracy. Jest to bardzo proste. Wystarczy złożyć rolkę na pół i wycinamy sobie tutaj w ten sposób. Może za chwilę to pokażę. Tak. Wtedy uzyskujemy jakby ogon, pierwszą część ogona. I teraz z drugiej strony robimy tak samo. I również wycinamy. W ten sposób powstało nam tutaj kawałek korpusu i ogon naszej ryby. Następnie wycinamy. Możemy od razu zacząć wycinać zęby, albo wyciąć też całościowo i później dokleić jakiś kartonik z zębami. Mamy już jakiś zarys naszej ryby. Wycinamy teraz zęby. Co, jak ci idzie? Teraz tutaj przód i zęby. No, wycinasz tak. Tak i tak. Czyli wycinamy tutaj na pysk w ten sposób, że z szerszego do węższego, żeby był otwarty. No, i teraz zęby. I tak samo robimy również z drugiej strony. I tak wykonaną rybkę będziemy teraz malować. Możemy ją pomalować na niebiesko, tak jak tutaj mamy już jedną wcześniej pomalowaną. Wtedy uzyskamy coś w rodzaju rekina, ale możemy też użyć innych kolorów, tak żeby nasze rybki były kolorowe. Tak wykonane rybki możemy wykorzystać w zrobieniu właśnie takiego tutaj akwarium, chociaż w tym akwarium z pudełka mamy inne rybki. Te rybki, które mam tu wykonane, są to po prostu rybki wykonane z takiego błyszczącego papierka. Już pokażę, jak je wykonać. Skończyłaś? Po prostu bierzemy kawałek właśnie takiego świecącego papierka, zawijamy, następnie przewiązujemy żyłką. I mamy taką śmieszną, błyszczącą rybkę. Powstałą właśnie w ten sposób. Możemy później jeszcze wziąć i sobie ten ogon tutaj powycinać, tak żeby nam bardziej odpowiadał, bo jeżeli tu coś na przykład za dużo nam wystaje. Dobra, teraz zabieramy się do malowania naszej rybki. Ania już zaczęła malować, może pokażesz. Ania będzie miała pomarańczową. To może ja zrobię czerwoną. Rybkę malujemy zarówno z jednej strony, jak i drugiej. Możemy też ją właśnie pomalować w środku. I jak już mamy pomalowaną rybkę, to malujemy jej zęby na biało. Mogą być też w innym kolorze oczywiście. Wszystko zależy od tego, jaką chcecie uzyskać rybkę. Możemy też, żeby ten kolor tutaj nie był taki jednolity, urozmaicić go poprzez nałożenie na niego kolejnej warstwy koloru, właśnie na przykład w kształcie takich łusek rybich. Końcówkę pędzla możemy wykorzystać do tego, aby zamoczyć ją w białej farbie i zrobić oko. Gotowe. Do wykonania takich rybek ja wykorzystuję takie zwykłe farby, po prostu plakatowe. Ale mogą być to też farby akwarelowe lub akrylowe, jakie macie. W sumie każde mogą być. Również nie muszą być to farby, ale mogą być po prostu kredki i wtedy możemy pokolorować rybkę lub też możemy ją wykleić
właśnie kolorowymi jakimiś sreberkami albo kolorowym papierem. Nasze rybki wyglądają tak. Na dziś to będzie wszystko. Dziękujemy bardzo serdecznie i zapraszamy do kolejnego odcinka.